Nie, jak ty mnie widziałeś? Siema! Nema! Neczko! Neczko. No prawie wyszło. Prawie wyszło. Witamy. Witamy was w nowym odcinku z Heiden Schreik. Heiden Schreik. Schreik, może być też Schreik. No tak. Schreik! Jezu! Nie wiem. Ale tak, tak głośno aż tak? No tak, bo to aż tak, wiesz, po... Po niemiecku prawie po tak. Po niemiecku chciałem akcentować. Jakbyś szczekał. Ty, jakaś nowa mapka jest, albo mi się wydaje. I will not do it again. Taka jest fajna tablica, gdzie ktoś zapisał milion razy, że już więcej tego nie zrobi. Nie mam mnie dość tam. Dość śmiesznie. Dobra, rzuć na przeciwnika przeklęty wir. No to rzucam na ciebie przeklęty A, bo ja wir. Na ciebie rzucam. I co ty na to? No, ale ja pierwszy na ciebie rzuciłem. Nie, ja rzuciłem. Ej, bo już mi dużo rzeczy wiem, na przykład, że ta kuleczka... A? Pokazuje A, co sporo. Ci pokazuje kuleczka, manaj? Trafiłem w ciebie! Nie. Nie! Co się stało? Przeklęty wir. Aha, ale trafiłem w ciebie fajerwerką. No, a myślałem, że to może fajerwerka była. Może tak. Kurde, ty byłeś centralnie przede mną, ale nie mogłem cię przestraszyć. A ja kliknąłem spację i... No bo nie byłaś naładowana. Masakracja. Właśnie, bo też tam u ciebie to w sumie przeczytałem, tak? Że ta kuleczka pokazuje, gdzie jest twój ołtarz. Tak, 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 ale mieliśmy z nich nie korzystać. Tak? Teraz nie? Dobra. No teraz nie chyba. No dobra, to najwyżej w następnej turze. To ja tutaj chodzę, kulek szukam. No miało być bez kulków. Następna no, tak z kulkami. Było. No dobra, dobra, dobra. I teraz tak, bo czasem jest tak, że mam dwie te runy i użyję jednej i wtedy obydwie mi znikają, o co chodzi. No bo z bez dwóch run się tworzy okay. Jedna. Ty, może faktycznie? No nie, może faktycznie, tak jest, ziomek. Ale to, nie wiem, czy to się opłaca. A jak, czemu nie? Nie wiem, czy nie lepiej jedną po prostu rzucić. No nie, bo one są mocniejsze, jeżeli są połączone. Okej. Okay. Ale w sumie no teraz jak gramy bez tych kuleczek, to jest taka gra... Taka na przestraszenie. Kto znajdzie więcej, run wygrywa. No nie, no bo możesz mnie przestraszyć kilkukrotnie. Niby tak. Ukryj lepiej elfie dzwonki. Co to kurwa znaczy? Jesteś manojku, mój kochany. Nie mam pojęcia. Tak se chodzę po pokoiku takim jednym w sumie, gdzie jest taka fajna książeczka. Co to było? Co mi zrobiłeś? Nie wiem. Co zrobiłeś? Ukryłem jakieś elfie dzwonki, ale nie wiem. Wow, czy... ale to było dziwne, co się stało. Ale to jak wchodziłeś do drzwi, czy co? Czy tak po prostu gdzieś na... Nie, tak nagle mnie... Aha. To nie mam pojęcia, szczerze ci powiem, że nie mam pojęcia. Dobra, żebym nie zrobił tego samego błędu, że znowu zamknę sobie... O kurde, ostatnio... O kurde! O kurde! Tego to się nie spodziewałem. I co ty na to? A centralnie stałeś przy tych drzwiach, czy co? Nie wiem, rzuciłem jakieś spela i cię widziałem. Aha. To przypał. Mam teraz czarny ekran. No bo zostałeś w pierdziel od mistrza Heiden Schreik. Schreik! Schreik! Heiden Schreik! Dobra, gdzie jesteś, kolego? Gdzie znajdę, bo jakiś pył rozrzuciłem daleko. I nie wiem, co to znaczy w ogóle. A jesteś gdzieś koło tego pyłu może? Pył jest na korytarzu i mnie nie ma. Na korytarzu. Chyba. Może jestem. Może tak. Kto wie. Musisz sprawdzić. Nie dowiesz się, póki nie czy są sprawdzić. Jakieś kombinacje, że jak połączysz ten kolor z takim, to no masz tak. Na przykład jakieś fajne. Tak. Ukryj pułapkę, która odrzuca. Kurde, gdzie by ci taką pułapkę ukryć, żebym wiedź. Bo boję się trochę. Dobra, YOLO. O nie. Dzwoneczki. Jezus! Ha! Widziałeś mnie? No jakieś takie, nie wiem co, masz takie jakieś dziwne ten. Jezu, wystraszyłem się. Powiem szczerze. No to super. A, bo dzwoneczki miałeś i ja je widziałem i słyszałem. Tylko on strasznie cicho grę. Więc słyszałem po prostu dzwoneczki. No ja też wiesz? Tak lekko słyszałem te dzwoneczki. No. Ale, tak ale widziałem lekko, też takie, lekko. Bo stałem koło ciebie w sumie i widziałem takie niebieskie miałeś pod nóżkami. Przyjacielu, mój kochany, takie te. No ty, teraz mogę trzy runy zbierać, czemu tak? No bo niektóre mogą się łączyć w trzy. Niektóre mogą się tylko w dwie łączyć. O kurde, ujawnij najbliższą kulę i wroga. Właśnie. Zostawię to, aż będę ten, aż będę mógł cię przestraszyć. Chyba, że ja cię szybciej znajdę. Heks. Fajnie jeszcze jakbyś ty to mnie znalazł, a nie jakaś kulka analna. Ale co ci poradzę?
Dobra. Nie wiem, co to robi. Jezus! Nie rób tak więcej. Ja się straszyłem. Jej. Przestań. Tak się nie robi, koledze. Nic się nie bój, ziomek. Ze mną jesteś bezpieczny. Nie wierzę ci. Naprawdę, ja się z tobą zaopiekuję. Ale robisz mnie w konia. Nigdy bym cię nie zrobił w konia. No zrobiłeś mnie. Kurde. Ja bym cię jeszcze raz chętnie przestraszył. Wolałbym tego uniknąć, nie powiem. Bo wtedy bym już przegrał. Tak czy siak prawdopodobnie cię to czeka. No przestań. Nie mów tak. Kurde. Coś nie mogę run znaleźć jakichś żadnych. A gdzie jesteś? To ja ci pomogę. W pokoiku takim jednym. O? Gdzieś cię chyba słyszałem. Przyjacielu. Tak? Czy jesteś w takim pokoju, gdzie jest taki jakby teleport, który jest rozwalony? Nie. Mhm. A czemu miałbym być w tamtym pokoju? No tak mi się wydawało, że możesz gdzieś tu być. No rozumiem. Ale skoro cię nie ma, to rozumiem. Ja również. Gdzieś cię znowu słyszałem, kolego. A jak ty mnie słyszysz? Jak to działa? Nie. Znaczy tak słyszę nagle takie jakieś łupnięcie czy coś w tym stylu. I myślę, że to ty, ale to możesz równie dobrze nie być ty. No może to nie ja. Może to nie ty. Kto wie. Ale wolałbym, żebyś to był ty jednak. A ja nie, bo mnie znów wystraszysz i po co to komu? Jak wygląda sytuacja punktowa? Jesteś. A ty? Nie powiem. Nie! Jak ty mnie widziałeś? Tak se stałem tutaj. Wygrałem już? No tak. Bo ty byłeś w takich jakby tych, takich żółtych tych. No. I to ja miałem, one się poruszały. I tak mówię, na pewno się poruszają czy nie? I tak stoję i patrzę, nie? I po prostu tam, ty jak, wiesz, no tak jakbyś chodził przez jakąś mgłę, tak się rozjeżdżały. Ja sam to rzuciłem i to tak działa. I mówię, dobra, ryzykuję. I nacisnąłem i kurde, wygrałem. Nie! Okej, okay, go. Znajdź czerwone runy. Ready, set, go! Dobra, gdzie są jakieś niebieskie runy? Nie wiem. Czerwone runy, halo. Kurde, coś mi się wydaje, że cię gdzieś tu słyszę. Jak zawsze, to by się wydaje, że mnie słyszysz. Ej, wystraszyłem cię 3 razy, a ty mnie 0. Akurat raz cię wystraszyłem. Tak, wystraszyłem. Więc teraz? Proszę szanować. Faktycznie masz rację. Ukryj ogłuszającą pulpkę. Halo, manojku. Słucham. Nie wiem, gdzie jesteś. Też nie wiem. Ale cię znajdę i zabiję. Chodź. Mówiąc, że nie wiem, gdzie jesteś, troszkę bym skłamał. O ty. Tyle ci mogę tylko powiedzieć. Bo powiem ci, przyjacielu, że... Że? Mógłbym już cię raz przestraszyć, gdybym chciał. Tak? No to czemu nie chciałeś? Nie... Znaczy chciałem bardzo, ale miałem nienaładowaną tą. Ale już nawet naciskałem spację, żeby cię przestraszyć. Bo byłeś centralnie przede mną. Okej, okay, rozumiem. No ja również. Umieść na obiekcie upiorny wabik. To może nie, ale... Tej nie mogę. Bym sam siebie strzelił w pysk, że tak powiem. Tak? No. Ej, no tu gdzieś to było, to moje ten, a nie ma. Zdecydowanie. A nie jest. Jak ty możesz być? Dobra. Nie mam pojęcia. Jolo. Co to się podziała? Czemu jolo? No bo jolo, jestem taki. Ale co zrobiłeś takiego jolo? Nie powiem ci. Kurczę, no ja jestem bezbronny. Czemu tak uważasz? No bo nie mogę cię przestraszyć.
bo zużyłem mojego strażka na twoją pułapkę. A ty. Ukryj. Co się stało? No nie wiem właśnie. I gdzie jesteś? Już jestem całkiem bronny. Ale dalej nie mogę znaleźć żadnych swoich tych. Jedną kuleczkę tylko swoją znalazłem. Ja jestem troszkę w dupie. Tak? Troszkę. A dlaczego? Dlatego, że jesteś zamknięty z dwóch stron? Może. I boisz się, że tam są pułapki? Znaczy ja wiem, że tam są pułapki. Bo widziałem, jak zamykałeś drzwi. Tylko nie zdążyłem nic zrobić. Więc jola. Okej, rozumiem. A nie. Kurwa. Na szczęście mnie uratował ognik. Mam farta. Dobra, tylko ten ognik gdzieś mi zabrał kuleczkę z tego. No i bardzo dobrze. Jeszcze znikła mi ta... No nie, zabiję cię za to. Kurde, leszczu, giniesz w tym momencie. Zostaw mnie. Za mną w ogóle chodzi jakiś gówniak. No właśnie. Czy to byłem ja? Nie, chodzi za mną taki no ogon. Dlatego tylko i tylko dlatego cię widziałem. No, nawet się zlękłem. Tak? Troszkę. Chociaż wiedziałem, że zaraz mnie złapiesz. No, musiałeś się, kurde... Musiałeś o tym wiedzieć. Trochę wiedziałem, przyznaję się. Coś odjebało? Dlaczego to tak się zrobiło? Mano! Słucham. Co się stało? No bo otworzyłeś drzwi, ja rzuciłem z... Nie, to właśnie przestraszyłeś, tak? I ja odleciałem? Znaczy i ty odleciałeś? No. Bo to był wabik. Ja tak często robię na ciebie właśnie. To nie ja otworzyłem te drzwi. I to jest ten problem. Ty trolu najgorszy. Nie spodziewałem się tego po kurde, tobie. Takie, to jest fajna kombinacja tych, tylko... Gdzie ty będziesz mógł iść? Na przykład tu. To było dobre. Kurde. Miałem takie fajne, bardzo miałem runy, wiesz? Ci powiem. A ja mam ty się przekonasz. Takie se. Przekonasz się w swoim czasie. Nie. Ty się przekonasz, że ja z tobą wygram. Tyle ci mogę powiedzieć. Coś mi się nie wydaje. Jak wygląda sytuacja punktowa? No, troszkę na twoją korzyść. No troszkę. Ale tylko troszkę. No, nie wiem, co mam zrobić. Gdzie próbowałeś się dostać? Jestem kurwa głupi. Gdzie próbowałeś się dostać, powiedz? Wszedłem sam w swoją pułapkę. Ale normalnie to nie jest mój dzień zdecydowanie. To nie czemu jest... ja dostałem punkty, skoro ty wszedłeś sam we własną pułapkę? No idea. Ech. Zastanawiam się, gdzie jesteś. Nie, co ci to obchodzi? Co to jest? Nie wiem. Troszkę ryzykuję. Nie wiem. Troszkę ryzykuję, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to się mówi. Mati, to chyba nie jest twój dzień dzisiaj, co? No i chyba zdecydowanie. Ja pierdolę. Co tam się dzieje, powiedz? Nie. Nic nie idzie mi. Nic nie idzie po twojej myśli. No. Bardzo bym chciał teraz znaleźć swoją kuleczkę. O. I co, znalazłeś kuleczkę? Nie. Czemu miałbym znaleźć kuleczkę? A nie wiem.
Ajajajaj. Ja pierdolę, ja stałem obok tego ołtarza, wiesz? Tylko klikałem tą spację, ale... Koło tego, którego? No obok, obok ciebie stałem. Widziałem, jak niesiesz kulkę i klikam spację, żeby cię wystraszyć, ale nie miałem naładowanego. To jest smutno. Niefajne. No. No nic nie robię kompletnie. No zabij mnie. Chcę zabij mnie. Czy ty jesteś już z lesem? Jestem już z lesem. Zobacz, jestem na korytarzu. Czekaj, no graj, no co się poddajesz? Zabij mnie! Ale czemu? Mam dość sam tego życia. Sam się zabijesz, widzę. Mam tego dość. LOL. Jaki śmieszny bug. Bug? Jan Paweł II? Tak. Chcesz i masz. No, dziękuję. Spoko. Ajajajajaj. Kurde, no dzisiaj mi się podoba. Dzisiaj ci się podoba. Co tu się dzieje w tym pokoju? Takie dziwne rzeczy. W którym? W którym, kurwa. Ty, kurwa, interesujesz. Ej, to, że przegrywasz, zamknij nie mordę. Oznacza, że powinieneś się na mnie wyżywać. Będę się do tobie wyżywał. Jesteśmy już kolegami. Oślepialną... Rozumiesz? Okej, rozumiem. Ja nie lubię. Ach, pewnie to też moja kurwa pułapka. No zabij mnie, no! Na co czekasz? I co się stało z moją kulką? Za gówno! Nie... Tutaj leży. A, no, o, jakiś kurde krąg tajemniczości mnie walnął. O, nie jestem widoczny. Wow. A kurde, byłeś bliżej, byłeś szybszy. Wow. Nie potrzebuję na sprincie, mogłem po prostu podejść do ciebie. Gra w klasie. Ale no chciałem. Chciałem podbiec na kozaku, mówię, a zniszczę cię już tak do końca. Bez przesady. I tak mnie widać, nie wiem czemu mnie widać cały czas. W sumie to miałbyś jeszcze szansę, ci powiem. No tak... Nie bardzo, ale... Dzięki za miłe słowa. No w sumie może. Zostało 30 sekund, więc tak Średnio bym powiedział. Średnio. Ale staram się, naprawdę staram się. No to nie mój dzień, no nie mój dzień. No cóż, no. Ja się bawię całkiem. Gówno mnie to obchodzi, jak się bawisz w sumie. Więc tam zamknij tą mordę. A tam dziękuję za oglądanie. Coś nie pykło dzisiaj. Nie no, poczekajmy, aż podliczymy punkty. Może jeszcze uda ci się wygrać. A w ryj dawno nie dostałeś? Dostałem 13 punktów za... O, uruchomiłeś więcej własnych pułapek niż twój przeciwnik. Gratki, Mati. Jesteś dobrym graczem. To dobrze. Cześć. Dziękujemy bardzo. Pa. Pa, pa.